Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zastanawiałem się, jakim powitaniem was zawsze przywitać. No i przyszło przecież oczywiste, koniciła. A na końcu zobaczycie, co będzie. No przecież to jest oczywiste. Natomiast zobaczcie, co dzisiaj mamy. Mamy 48 tysięcy dolarów na Bitcoinie. Firand Grid poszedł, czyli centymetry mamy już bardzo. Pozytywny, to się zmieniło w stosunku do tego, co było. W ciągu 7 dni Ether wzrósł szybciej niż Bitcoin. To jest to, o czym mówiliśmy, czyli mówiliśmy to, co mówiłem. Ja też na swojej grupie mówiłem, że pierwszy target, jaki widzę, to 3400, później 3600 na Etherze. Zobaczymy, czy to dokładnie się spełni, jeżeli chodzi o ten 3600 i jakaś mała zawrotka. Natomiast co jest niesamowitego. Nie widzieliśmy takich zwrotów w tym poprzednim nawet roku, kiedy była hossa. Pokażę wam kilka rzeczy. Waves w jeden dzień 55%. To jest akurat żaden problem, tak? To jest normalka, to się zdarza. Natomiast są takie projekty, które wzrosły po 3000% i to z dużych market capów. Za chwilkę wam to pokażę. Jeden z tych nazywa się Power, money, power, coś tam. To było w ogóle niesamowite. On w pewnym momencie był chyba na 1300%, a później nagle w jeden dzień zrobił 3500%. Z Wilika zrobiła ponad 100% w jeden dzień. Więc. Te niesamowite wystrzały towarzyszyły nam właśnie w ciągu ostatnich kilku dni. No i za chwilkę wam pokażę tego power chaina, bo widzę, że nie mogę go tutaj tak znaleźć, żeby zobaczyć power, power cash to chyba było, power cash. Tak, power cash, bo nie mogę go znaleźć tutaj, jeżeli chodzi o, o 7 dni czy 24. Jest, zobaczcie, 911% jeszcze dzisiaj wzrósł i oh. To, 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 co właśnie chciałem Wam pokazać, to jest abstrakcja. Abstrakcja, zobaczcie. 16 tysięcy procent od historycznego od grudnia w jeden dzień. Ehm, ciekawe, ciekawe, e, czy warto wejść do takiego projektu na ten moment. Wydaje się, że nie, ale wczoraj e, może zobaczmy. Jak mówiłem chyba gdzieś właśnie przy tym momencie nagle jeszcze poleciał gdzieś tam do góry później zobaczcie, jak, jakie mocne wahania. Więc to nie jest tak, że o, zobaczcie, jakie mocne tutaj są wahania, więc to nie jest tak, że takie wzrosty są bezpieczne, bo dużo ludzi może się przejechać, ale faktycznie mieliśmy coś, czego długo, długo na tym rynku nie mieliśmy, czyli jakieś ciekawe wzrosty w ciągu jednego dnia, 50-100% tu jest jeszcze właśnie Zilika, też Wam od razu pokażę, jak to wyglądało. Zilika mocno wybiła z kanału, jest jeszcze jeden koń, który jest w takim kanale e, do wybicia. Natomiast zobaczcie, to jest właśnie Zilika, e, która zrobiła, powiedzmy, z tego miejsca tutaj 0,4 centy. Skoczyła na 12 centów, czyli można powiedzieć, że wzrosła w ciągu kilku dni dosłownie 300%. Więc mega, mega ładnie. Tutaj nawet mamy, że Zylika właśnie w ciągu tych 14 dni zrobiła 246%. Więc takie rzeczy się zaczynają już pojawiać, jeżeli chodzi o krypto no i zobaczmy co mamy w informacjach. Bitcoin dotyka 48 tysięcy dolarów z tego to wynika za chwilkę wam pokażę. Natomiast szkoła w Dubaju będzie akceptowała czesne w Bitcoinie i w Ethereum. <laughs> Czy znaczy dokładnie w, też, nie w Ethereum, nie wiem dlaczego oni tutaj pisze w Ethereum, skoro to jest Ether, a nie Ethereum. Później z takich ciekawszych rzeczy mamy Unicredit. Został, została na niego nałożona kara 144 miliony dolarów za nielegalne zamknięcie Konta bankowego dla kopalni kryptowalutowej. To mamy w Bośni i Hercegowinie. Świetnie, że mamy pierwszą taką rzecz. Ja nie widziałem nigdzie wcześniej, moim zdaniem, to jest pierwszy wygrany proces kryptowalutowy z bankiem. Świetnie, fajnie, że w Europie, zobaczymy co będzie dalej. Mam nadzieję, że takie rzeczy się posypią, dlatego że banki w końcu muszą przestać zamykać konta. Zobaczmy co mamy dalej. SEC może zostać pozwany przez grayscale, jeżeli ten odrzuci jego wezwanie o to, żeby założyć ETF, czyli exchange trade fund. Dalej mamy 11 giełd, Dostało, też zostało też zostały nałożone na nie kary za to, że unikały podatku, jeżeli chodzi o giełdy hinduskie tutaj mamy zostanie założony exchange trading product na kilka właśnie altów jeżeli chodzi o brytyjską firmę inwestycyjną natomiast też ciekawa tutaj rzecz jest że mamy bogata prowincja bogata w ropę prowincja kanadyjska celuje by być krypto hubem w Ameryce Północnej więc zobaczcie że coraz większych Coraz więcej takich informacji się nam przez cały czas pojawia. I za chwilkę jeszcze jedna rzecz. Nie wiem, czy ona będzie tutaj w tych nagłówkach, ale jak nie, to mam ją dalej. My, moim zdaniem, bardzo ważne, żeby o niej powiedzieć. Coinbase jest bliski do tego, żeby kupić brazylijską największą giełdę. Kiedy Coinbase tam wejdzie, wejdzie też inny marketing, wejdzie też inne zrozumienie biznesu. No, i pewnie to będzie skutkowało też wzrostem zakupów w Brazylii, jeżeli chodzi o kryptowaluty. A teraz, właśnie, zobaczcie to, co tutaj jest, czyli trzy prawdopodobne powody, dla których bitcoin mógł właśnie wzrosnąć, czyli to, że mamy zakup bitcoina przez tutaj dokłona, tam miał być przeznaczony 1 miliard. I też w ogóle jest. Jeden, jest już konto, na którym uznawane jest prawdopodobnie właśnie za konto, gdzie to zostało zakupione. Mamy, że Supply, czyli że podaż stała się jakby coraz bardziej cienka, czyli krótko mówiąc, że coraz mniej mamy bitcoina na giełdach. To może skutkować tym, że zobaczymy olbrzymi i szybki rajd na Bitcoinie. To tylko taka informacja. I pozytywny sentyment na rynku, czyli właśnie Fear and Grid, który sobie też za chwilkę zobaczymy, jak wygląda. Zanim jednak przejdźmy sobie do jeszcze jednej informacji: że zobaczcie, ponad 30% Dogecoinów trzymanych jest na giełdzie Robin Hood. Robin Hood jest typowo detalicznym miejscem do trzymania, ale też może ma dużą płynność. Bo jedną rzecz sobie jeszcze w międzyczasie sprawdziłem. Być może pamiętacie, to był portfel, który miał najwięcej doge'ów jeszcze w zeszłym roku. On tutaj jest, mamy ilość doge'ów, to jest ta niebieska. To zostało przelane, natomiast sobie sprawdziłem też gdzie, no bo jak wiecie mamy blockchain, więc możemy sobie sprawdzić po tych blokach, gdzie to zostało przelane. No i właśnie zostało to przelane między innymi na te adresy, które są powiązane w tej chwili z Robinhoodem. Natomiast co chciałem powiedzieć, że mamy 30 ponad 1% coinów w obrocie można by było powiedzieć stricte detalicznym, aczkolwiek jeżeli ta osoba tam przelała nie znaczy, że go sprzedała, bo gdyby go wtedy sprzedała w takich ilościach najprawdopodobniej cena by wtedy bardzo mocno spadła, a w tym czasie, w tym dniu, kiedy on to zrobił ten ostatni taki większy przelew Cena nawet urosła, więc niekoniecznie musi być to wszystko w rękach małych detalistów, może być to też jakiś duży gracz. I tutaj właśnie są te wszystkie portfele pokazane, jeżeli chodzi o to, które są te największe, przynależące właśnie do um, giełdy Robinhood, do aplikacji Robinhood. Idziemy sobie dalej, jeżeli chodzi o informacje. A tutaj jeszcze mamy właśnie. Tą stronę, więc to, to pamiętajcie, że takie um, rzeczy możemy sobie podejrzeć, i to się nazywa właśnie Rich List. No i na tych Rich Listach możemy sobie zobaczyć, kto ile procent ma. Bardzo często w niektórych miejscach są już ponazywane te portfele, czyli wiemy, że na przykład to są portfele giełdowe, um, lub też nie wiemy, jakie to są portfele, tak jak ten jeden portfel, m, który wam tutaj jeszcze pokażę, właśnie jeżeli chodzi o portfel z Bitcoinem związany. Ten który pamiętacie, 25 marca prawdopodobnie sprzedał swojego Bitcoina po 44 tysiące dolarów. I tak jak mówiłem, że nie zawsze to musi oznaczać, że on dobrze wyczuje moment. Można by było powiedzieć, że nie wyczuł dobrego momentu, ale czy zarobił pewnie tak, no bo kupował dużo wcześniej. Natomiast 48 tysięcy to jest miejsce, w którym jesteśmy teraz, no i prawdopodobnie możemy zobaczyć jeszcze jakąś małą korektę przed pójściem w górę. A tu jest właśnie ten portfel, a dokładnie ten o tutaj, który, a jest, kliknąłem, który uważa się, że jest portfelem, na którym trzymane są bitcoiny właśnie, za które zostały zakupione przez jakby dokłona, w celu przerzucenia ich do skarbca właśnie na lunie i mamy jego adres. Dlaczego? Dlatego, że bardzo szybko ten adres zakumulował właśnie wartość bitcoina w tej chwili. Ponad 1,3 miliarda dolarów. Idźmy sobie dalej. Jeden z traderów pokazuje, że mamy pattern z 2019 roku. Wtedy, co mieliśmy taką fajną górkę, tam był chyba rajd, jeżeli dobrze pamiętam, 12 tysięcy dolarów. Pokazuje, że mamy podobny pattern teraz, który może właśnie skutkować tym, że Bitcoin znowuż zostanie wywieziony w górę. Yy, idźmy dalej. Yy, tutaj mamy. Yy, Raula Paula, Pala, Raul Paula, który mówi o tym, że jakby z giełd walutowych może popłynąć olbrzymia masa pieniędzy w kierunku krypto, złota, akcji i obligacji. Nie wiem dokładnie w jaki sposób on to przewiduje. Natomiast jest taka informacja, że właśnie z rynku walutowego może popłynąć taka masa. Mówi, że i tutaj pokazuje dolara do jena japońskiego. I pokazuje tutaj euro, które jest na skraju spadku, a tutaj właśnie jena, który potencjalnie może przebić się jeszcze w górę. Więc mówi, że szykuje się coś bardzo długiego, bo było to szykowane przez wiele, wiele, wiele lat. No i prawdopodobnie może to nastąpić w najbliższym czasie. No i tutaj artykuł o tym, że Exxon będzie mógł zredukować. Odpady związane z produkcją ropy. To jest coś, co puściłem właśnie wczoraj na Twitterze, więc jeżeli nie jesteście na Twitterze, to zapraszam. Łatwo wpisać crypto sense bo po prostu moje nazwisko i od razu znajdziecie. Natomiast zostawię tutaj tego Exxona, bo chcę powiedzieć na ten temat kilka bardzo ważnych rzeczy. Mianowicie, tak jak właśnie w tym tweetie pokazałem, to, że Exxon wchodzi, to nie możemy patrzeć tylko i wyłącznie na to, że wchodzi sobie kolejna firemka. Która będzie korzystała i czerpała korzyści z bitcoina, a w tym przypadku akurat z miningu bitcoina. Musimy na to popatrzeć dokładnie w ten sposób, jak wygląda to w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych to nie jest tak, że takie firmy jak Exxon nie mają swoich reprezentantów, nie mają swoich lobbystów w kongresie, w senacie, za, którzy mają spowodować, że te firmy będą lepiej funkcjonowały. I teraz zobaczcie, jeżeli oni mają tych swoich lobbystów, właśnie na Kapitolu, to, co będzie się dalej działo? Jeżeli oni wchodzą w krypto mining i robią jeszcze coś takiego, że ogłaszają między innymi po to, żeby zredukować odpady energetyczne, tak, Czyli ten odpad, w tym przypadku zatrudnić gaz do tego, żeby produkował energię najprawdopodobniej i właśnie z tej energii miałby powstawać Bitcoin, coś, czego do tej pory nie było, gaz leciał w powietrze, a te gazy przez cały czas były właśnie tymi gazami, które mega mocno ocieplały. Naszą planetę, to w tym momencie będą one szły, będą produkować energię, właśnie po to, żeby na miejscu można było od razu wydobywać nie tylko ropę, ale i bitcoina. I teraz zobaczcie, co się będzie działo, że za chwilkę zmieni się polityka, i za chwilkę się okaże, że będą mówić: O, jaki bitcoin jest super, bo powoduje, że będziemy mogli zredukować nasze odpady, że będziemy mogli zredukować ciepło tą energię taką, czy te gazy, które wychodzą, które są mega ciepłe, na przykład właśnie przy kopaniu, przy wydobywaniu ropy naftowej. I co więcej, jak są takie firmy jak Exxon, to one nie będą chciały, żeby ktoś im ukrócił taką możliwość, no bo jeżeli one robią już coś energetycznie, ekologicznie dobrego, jeszcze dodatkowo mogą na tym skorzystać finansowo, to one będą lobbowały za tym, żeby to się nie wydarzyło. Jeszcze jest jedna bardzo, bardzo ważna rzecz. Dlaczego w Stanach Zjednoczonych w ostatnim czasie widzimy taką odwilż, jeżeli chodzi m.in. o panią Jelen, bo jeszcze nie Warren, bo Warren to przez cały czas jeszcze nie rozumie, albo ktoś się po prostu bardzo dobrze płaci. Natomiast Jelen już zrozumiała i w jaki sposób to funkcjonuje, już podchodzi do tego łagodniej. Dlaczego coraz więcej senatorów na ten temat zaczyna mówić? Otóż dlatego, że w Stanach bardzo dobrze rozumieją, Czym są głosy. A jeżeli w społeczeństwie amerykańskim zgodnie z badaniami, które chyba nawet ostatnio Willy Wood tutaj wrzucił i dzisiaj to puściłem, za chwilkę wam pokażę. 26% inwestorów, 26% inwestorów w Stanach Zjednoczonych, tak dokładnie ma Bitcoina. Pewnie jeszcze więcej ma kryptowaluty. Teraz zobaczcie, oni w Stanach Zjednoczonych rozumieją coś takiego, jak Ktoś, kto daje głosy. W Polsce nie, w Polsce mają chyba to gdzieś. Natomiast tam, tam czyli w Polsce ma, to rozumieją, bo dają rozdawnictwo, ale tam rozumieją, że jak ludzie mają pieniądze, to wtedy będą głosować w taki sposób, jaki umożliwi się im ich trzymania. A tutaj mamy Bitcoina, więc sami dodajcie 2 do dwóch. I już bardzo króciutko. I tutaj CoinShares znowuż raportuje, że w ostatnim czasie od grudnia napłynęło w ostatnim miesiącu bardzo dużo kapitału ogólnie do kryptowalut, oczywiście najwięcej do Bitcoina w ciągu ostatniego tygodnia tutaj oni zauważyli, że mamy tutaj 98 milionów dolarów przypływu. To jest przypływ netto z tego co pamiętam czyli przypływ, no tak, przypływ netto to będzie, bo to będzie ta nadwyżka w stosunku do tego co odpłynęło. Zakładam, więc no widzimy, że mamy kolejny kapitał świeży kapitał na rynku. Inna informacja, ustawodawcy amerykańscy wprowadzają ustawę i e cash, rządowa próba stworzenia cyfrowego dolara. To jest bardzo ciekawe, zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. I krótko jeszcze ARI 10 wprowadza nową stronę, jest nowy widget. Każdy z was, kto ma swoją stronę, może sobie tą, tego widgeta na swoją stronę zaimplementować, dokładnie tak jak u mnie. Jeżeli ktoś chce kupić właśnie i skorzystać z takiego widżeta online, to zobaczcie do 1000 zł, możecie zrobić to w ogóle bez KYC, wystarczy tylko numer telefonu, adres e-mail, a powyżej będzie trzeba zrobić już KYC i tutaj za pomocą tego kantoru online, linka oczywiście zostawię pod spodem, będziecie mogli do 10 000 złotych zakupić sobie czy to Bitcoina, czy Ethera, czy USDT. Kandydat na premiera Kanady chce umożliwić płacenie bitcoinami, więc zobaczymy czy on wygra z tym znienawidzonym panem, który prowadzi teraz obecny reżim kanadyjski. Zobaczymy w takim razie, czy zbierze więcej głosów, bo być może wtedy okaże się, że Kanada chce zostać wyzwolona od pewnej osoby. Wyborcza przeprowadziła wywiad w Metaverse, pierwszy wywiad w Polsce. Gratulacje. Do Ethereum napłynęło Ponad 30 miliardów 7 dni. Oczywiście do Ethereum jako do całego market capu dopłynęło, czyli to nie jest tak, że kapitał dopłynął bezpośrednio do, w takiej postaci, no bo wiecie, cena, to, że cena idzie do góry, to nie znaczy, że dokładnie tyle wpłynęło do kapitału, bo wpłynęło znacząco mniej, natomiast market cap Ethereum po prostu się podniósł o 30 miliardów dolarów. Lightning Network Bitcoina może oczyścić Twittera, twierdzi Michael Saylor, za pomocą bardzo prostej rzeczy, czyli robić potwierdzenie kont za 20 dolarów, płacąc na przykład w Satoshi. Oczywiście części się to ludzi nie spodoba, ale przestaniemy mieć boty, które utrudniają nam życie i robią na przykład propagandę, tak jak przy ostatniej wojnie. I na koniec: Rosyjskie Ministerstwo Energii. Jak najszybciej zalegalizujmy wydobycie kryptowalut. To jest mega ciekawe, w Rosji jest dużo kryptowalut, dużo kopalni kryptowalutowych, a oni mówią, zalegalizujmy to, więc ciekawe jak to funkcjonuje na razie pewnie nie do końca jest to doprecyzowane, nie do końca jest to umożliwione. Natomiast jeżeli to zostanie zalegalizowane, to pamiętajcie, że wtedy więcej firm, obojętnie czy to Rosja, tak? bo tutaj akurat jest o Rosji, to więcej firm będzie szło w tym kierunku. Także jeszcze jedną rzecz mogę wam powiedzieć, że jest kantor taki, gdzie możecie za gotówkę też bez KYC do 15 tysięcy euro bez weryfikacji możecie zrobić sobie transakcję zakupu. No i teraz taką informację wam dam, że do 11 kwietnia wszystkie transakcje sprzedaży, czyli jeżeli wy chcecie kupić Bitcoina, Ether, USDT będziecie mogli zrobić przy dwuprocentowej, nie trzyprocentowej, tylko przy dwuprocentowej marży. Ja do tego Was zachęcam do 11 kwietnia, czyli prawie dwa tygodnie od dzisiaj. Będziecie mogli to zrobić. Oczywiście we Wrocławiu wystarczy, że zadzwonicie. Numer tutaj telefonu widzicie, on jest normalnie dostępny. I co jeszcze mogę powiedzieć tylko i wyłącznie na tej stronie też znajdziecie informacje odnośnie karty, gdzie będziecie otrzymywać zwrot ze. Każdym zakupem. Ja się czasami dziwię, że jest pełno osób w kryptowalutach, które nie korzystają z tej karty. Bo wszystkie osoby, które znam i korzystają z tej karty, są zadowolone. Jeszcze nie słyszałem, żeby ktoś miał tę kartę i nie był zadowolony. Z tego, co tutaj jest. To tyle na dzisiaj. Zostawcie suba. Pamiętajcie, że komentarze biorą udział w losowaniu Ledgera raz na pół roku. Wejdźcie na tutaj na mojego Twittera. Zalejkujcie, pośledźcie to, co tutaj piszę. Każdego dnia wypisuję kilka istotnych rzeczy z mojej perspektywy. I tyle. Trzymajcie się i życzę Wam zielonych wykresów. Sayonara.